Dzień dobry, przedstawiam Państwu pana Aleksego Borówkę z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to jedyna osoba tutaj w hełmie na finałach trzeciej Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej, która jest weteranem, inni mówią recydywistą, ponieważ jest jedynym zawodnikiem, który we wszystkich trzech dotychczasowych olimpiadach brał udział i za każdym razem z sukcesem, bo zawsze jest w ścisłej czołówce. Chcielibyśmy się dowiedzieć od pana, co pana ciągnie i co roku pan ponawia swój wysiłek, aby tutaj zwyciężyć. Dzień dobry Państwu. To ja może zacznę od kwestii najistotniejszej dla osoby, która dąży do rozwoju naukowego. Jestem doktorantem i studia doktoranckie realizuję na Uniwersytecie Wrocławskim. Otóż jest to uświadomienie sobie, czego jeszcze się nie wie. Akurat Olimpiada Geopolityczna jest na tyle wspaniałym przedsięwzięciem i także pewnego rodzaju wyzwaniem o charakterze naukowym, że nie da się, tutaj się chyba pan profesor Wilczyński ze mną zgodzi, nie da się tak naprawdę całkowicie przygotować do jakiejkolwiek olimpiady geopolitycznej. Rozmawiałem ze wszystkimi trzema grupami uczestników finałów olimpiad geopolitycznych i ze wszystkich ust wybrzmiewa, że trafiały się takie pytania, że nie dość, że jakby nie skojarzyli tego z tematyką geopolityczną, chociaż te pytania były połączone. To jeszcze praktycznie bardzo trudno, pomimo bardzo szerokiej wiedzy, było im właśnie połączyć, czy jakkolwiek udzielić odpowiedzi. Zatem tutaj zdecydowanie to jest moim głównym celem. Otóż po prostu chcę wiedzieć, czego jeszcze nie wiem, żeby móc się dalej rozwijać. A przede wszystkim brać udział chyba w najciekawszym konkursie, w jakim w życiu brałem udział. Jest to wspaniała przygoda. Testujemy nie tylko wiedzę w drodze testu z punktami ujemnymi, więc jest to test bardzo trudny do osiągnięcia wysokiego wyniku, ale także konkurujemy w zakresie wiedzy w mechanice teleturnieju 1 z 10, gdzie równocześnie podbijamy Polskę z wybranego ośrodka miejskiego poprzez rozszerzenie naszych włości w drodze dobrej odpowiedzi na pytanie. A tak naprawdę finis coronat opus i tutaj wielkie brawa dla Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, że już trzeci raz z rzędu na olimpiadzie mamy przyjemność realizacji gry strategicznej na mapie Polski, gdzie jednostkami staramy się wykonywać różnego rodzaju zadania militarne, czy też walczymy z przeciwnikiem. A co mógłby pan powiedzieć osobom, które są studentami albo nawet uczniami w klasach licealnych, może tych mundurowych, którzy jakby wahają się albo może rozważają możliwość uczestnictwa, ale obawiają się, że może geopolityka to nie jest przedmiot szkolny, więc mają jakieś obawy związane z tym, że jakoś krytycznie patrzą na swoje kompetencje czy umiejętności. Szanowni Państwo, tutaj odpowiadając na pytanie pana profesora Wilczyńskiego, chciałbym przede wszystkim osobom, które są zainteresowane geopolityką i mają możliwość wzięcia udziału, polecić udział w kolejnych edycjach olimpiady. Licealistom przede wszystkim chciałbym uświadomić, że właśnie dzięki wysiłkowi na rzecz przygotowania się do olimpiady uzyskają wiedzę o fascynujących zjawiskach i społecznych, i przyrodniczych, której nie posiądą w drodze ograniczenia się tylko do podręczników szkolnych. Ta wiedza spowoduje, że będą znacznie lepiej rozumieć to, czego się uczą na historii, na geografii, na GOS-ie, a może nawet także podczas przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, czy podczas zajęć z przedsiębiorczości. Natomiast przede wszystkim mamy tutaj jedną zawodniczkę, która dostała się do finału Międzynarodowej Olimpiady Naukowej, jest licealistką. To jej chciałbym złożyć najserdeczniejsze gratulacje. Jest to wspaniałe osiągnięcie bez względu na wynik, bo sam fakt bycia finalistą olimpiady już zobowiązuje w pewien sposób inne osoby do jednak pogratulowania takiego
wysiłku intelektualnego tak młodej osobie. Również mamy wśród finalistów studentów, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. I studentom również polecam udział w olimpiadzie. Nie tylko dlatego, że może być to przepustka do stypendium, czy stypendium ministra i dalszego rozwoju naukowego, ale przede wszystkim dlatego, że to jest wspaniała przygoda intelektualna, zupełnie inne podejście do nabywania i poszerzania wiedzy niż podczas standardowych wykładów czy ćwiczeń, a niestety nawet w przypadku programów kształcenia dla studentów pierwszego, drugiego stopnia realizowanych w dziedzinie nauk społecznych, czy na przykład na stosunkach międzynarodowych, czy na bezpieczeństwie międzynarodowym, bardzo rzadko do treści programowych wprowadzana jest geopolityka, chociażby jako paradygmat realistycznych teorii stosunków międzynarodowych, a wielka szkoda. Tak, dziękujemy bardzo za taką reklamę. Organizowanie olimpiady geopolitycznej ma służyć przede wszystkim celowi takiemu, jakim jest pomoc młodym ludziom, którzy mają szacunek dla wiedzy, chcą się rozwijać, no i jakoś tę wiedzę czynić bardziej użyteczną społecznie, przybliżać ją do praktyki, do rzeczywistości, w której żyjemy. No, dziękujemy panu bardzo. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Ale rzeczywiście. Obiecuję, że również podczas czwartej edycji olimpiady stanę w szranki tego najbardziej inspirującego konkursu, w jakim brałem udział w życiu. Bardzo dziękuję.